Dzień dobry, Krzysztof Stanowski i Robert Mazurek. Zaczynamy. Drogi Robercie, niestety jest takie oczekiwanie wobec nas, że będziemy wypowiadali się na każdy głośny temat. Czyli jeśli inne media czymś się zajmują, to my też powinniśmy, bo jeśli tego nie zrobimy, to pewnie dlatego, że było nam to nie na rękę, nie mieliśmy w tym interesu, albo ktoś chciał, żebyśmy tego nie robili, a my czasami na to nie mamy ochoty. No nie mamy. Jest to jedna z tych sytuacji, gdzie naprawdę bardzo nie chcielibyśmy o tym mówić. A to dlatego, że o śmierci, samobójczej śmierci 15-letniego chłopaka i o wrzawie, która się później wylała, w zasadzie ja nie mam nic mądrego do powiedzenia. Naprawdę nie mam nic mądrego do powiedzenia. Ja nie potrafię wyjść z perspektywy ojca. Ja mam 15-letniego syna. Bardzo go kocham. Mam wiele powodów, żeby być z niego dumny i jestem z niego dumny. I myślę, że mogłoby go zabraknąć, wywołuje we mnie uczucie nie do opisania. I kiedy teraz patrzę na to, co się dzieje, to myślę sobie, że ja wiem, że wszyscy teraz mówią o telewizji, o polityce, o partiach, o politykach, o dziennikarzach, a tam naprawdę zginął 15-latek. Biedny chłopak, biedne dziecko odebrało sobie życie. Jeżeli macie coś mądrego do powiedzenia, to powiedzcie, bo ja bym wolał pomilczeć. Niestety media się zapędziły i dzisiaj już są tworzone na wyścigi kolejne materiały wokół tej tragedii, a każdy kolejny musi być mocniejszy, musi być bardziej dobitny, musi być bardziej jednoznaczny. Tak, bo to są dwa sposoby na osiągnięcie tego, żeby zrobić fantastyczny materiał. Znaczy pierwszy to jest taki, no taka absolutna hiena dziennikarska. Wchodzę w to, rozmowa z rodzeństwem, z matką, najlepiej ze łzami i jedziemy na takich emocjach, że uch, ach, dzieje się. No jest drugi sposób też, prawda? No, drugi sposób, czyli wskazujesz palcem winnego i mówisz, to on zabił, albo to tamci zabili. Potem zaczyna się rywalizacja, kto ma rację. I napieprzasz, kto tym najlepszym dziennikarzem jest ten, kto najlepiej wskaże winnego, najmocniej go potępi, zgniecie. Nawet nie uzasadni, ale potępi w sposób, no, nie musi. W sposób taki, powiedziałbym, maksymalnie bolesny. Tak. I wiesz co? Ty miałeś dobre porównanie, więc... Tak, mi się to... Nie wiem, czy to porównanie jest właściwe. Być może jest totalnie z innej beczki, ale skojarzyło mi się to z wybuchem I wojny światowej. Zamordowano arcyksięcia Ferdynanda w Sarajewie. I dzisiaj nikt nie pamięta już, kto go zabił. W zasadzie nikt nie pamięta, kim on był. Nawet mało tego, już nikt nie bardzo pamięta arcyksięcia Ferdynanda. Jeszcze tylko to pierwszą wojnę światową pamiętam. Tak. No. Ale w każdym razie był to przyczynek, żeby się ponapieprzać. Nagle pół świata ruszyło na siebie. Nagle mieliśmy bitwy, w których ginęły miliony osób. Tak. Nagle mieliśmy użycie gazów trujących i rozpętało się po prostu piekło. Dzisiaj u nas w Polsce mamy swoje małe wojenki i takie ofiary zostają cynicznie wykorzystane tylko do tego, żeby jedni drugim mogli być bardziej wiarygodni w tym, że się rzucają im do gardła, że mają rację. Ale wiesz, dlaczego to porównanie było dobre? Dlatego, że zarówno w przypadku I wojny światowej przecież wiadomo, że nie chodziło o zabójstwo arcyksięcia. To był tylko pretekst do wybuchu wojny. W tej wojnie, oczywiście w przyczynach tej wojny, przyczynami tej wojny było co innego. Tam u podłoża legły zupełnie inne interesy i prawdziwa rywalizacja. I tu niestety jest podobnie, że śmierć tego chłopaka w zasadzie nie jest już istotna i nie jest potrzebna. Bo chodzi oczywiście o kolejną odsłonę wojny dwóch plemion. Coraz brutalniejszej i takiej, w której nie ma już żadnych hamulców. I zobacz, że to przy każdej takiej śmierci dzieje się dokładnie to samo. I to już jest... Mieliśmy Smoleńsk, mieliśmy zabójstwo działacza PiS-u w Łodzi. Józef Poselski. Tak. Mieliśmy zabójstwo Pawła Adamowicza. Teraz mamy to. Znaczy, tak naprawdę nie chodzi przecież o ofiary. Nie.
ofiara ofiarą, ale my się będziemy oddawać temu, w czym jesteśmy najlepsi, czyli napieprzaniu się nawzajem. Na zasadzie nawet takiej, nie damy tego na pasek? A zobacz, że damy to na pasek. Wszystko można napisać na takim pasku, jak się okazuje. No jak widać tak. I tutaj niektórzy nie mają żadnych oporów. Znaczy wszystkie obelżywe słowa, którymi chciałbym tych ludzi obdarować, już dawno powiedziano. Ja też je powiedziałem. Nie chcę w to wchodzić, bo wiesz co, bo im bardziej o tym mówimy, to sami oddalamy się od tego, co powiedziałem na początku, że naprawdę najważniejszy był ten chłopiec i czasami warto pomilczeć. Dziennikarze też przyjęli taką rolę moralizatorów. Mówią, jak to źle, jak to strasznie. A jak ma być dobrze? No oczywiście, że źle. Inni mówią, to ja się pomodlę. To weź chłopie różaniec, idź się pomodl. Nie musisz o tym trzech tweetów wrzucać. Znaczy, naprawdę, czy my w każdej sprawie musimy się wypowiadać? Ja naprawdę dziękuję, postoję. Drugim głośnym tematem poprzedniego tygodnia był reportaż TVN-u na temat Jana Pawła II i konsekwencje, jakie potem się wydarzyły. Ty nie chcesz dobić. No bo dzisiaj powiedzmy, że nie jest to sytuacja zwyczajna, gdy jedna telewizja publikuje reportaż, a na skutek tego ambasador Stanów Zjednoczonych jest wzywany na dywanik. Że jak to tak można? Jak można wypuścić w telewizji coś takiego? I tak sobie myślę, że znowu ten temat, który w żaden sposób nie jest przyjemny, będzie służył jako paliwo w kampanii wyborczej, no tylko będzie służył nie tym, którym teraz się wydaje, że będzie służył. To jest historia nieprawdopodobna, bo przecież tutaj oczywiście się ludzie oburzają albo to wyśmiewają. Dlaczego wzywamy ambasadora? Słuchaj, to jest polityka. A w polityce nie ma czegoś takiego jak śmieszne, nieśmieszne. Ma być skuteczne. I PiS-owi temat reportażu TVN-u o Janie Pawle II spadł z nieba. Dosłownie i w przenośni. Dosłownie i w przenośni im spadł, bo zobacz, zobacz, co oni pokazują tej swojej najwierniejszej części elektoratu. Patrzcie. Patrzcie, co oni robią. Żadna świętość nie jest dla nich święta. Wszystko nam chcą zabrać. Nie będziemy mogli jeść mięsa, tylko będziemy musieli wpieprzać robaki. Nie będziemy mogli jeździć samochodem, tylko nie wiadomo co, będziemy pieszo chodzić. No i nawet papieża nam odbierają, robiąc z niego jakiegoś zbrodniarza. No ludzie, tak nie wolno. No teraz PiS będzie tym grał, że PiS jest partią, która chroni nas Polaków, chroni wartości. Normalsów. Chroni przed tymi dzikusami po prostu PiS z zachodu. W ten sposób staje się partią, znaczy on się nie staje, tylko będzie się na taką drapował, czyli będzie taką partię udawał. Partią normalsów. Że wiecie, może nie jesteśmy doskonali, ale patrzcie, cała reszta to dziwacy, wariaci, popaprańcy. No więc jak jesteś normalny i chcesz czasami zjeść mięso, chcesz czasami pojechać samochodem i w dodatku nie przeszkadza ci Jan Paweł II, to musisz głosować na PiS. Bo jak wam nie... się teraz wydaje, że my przesadzamy, ale zobaczycie, co się będzie działo wokół tematu. Już zdjęcie Jana Pawła II wyświetlone na Pałacu Prezydenckim. On już został wzięty na sztandary. Jako symbol PiS-u w tych wyborach na najbliższy miesiąc, może 3 miesiące, to będzie wracało. Ilekroć pojawi się dwóch polityków w studiu, to jeden to wykorzysta i powie, a bo wy szargacie każdą świętość. A wiesz, jaka partia najbardziej przejęła się tą sprawą i jako pierwsza pobiegła pod krzyż papieski w Warszawie, żeby sobie zrobić zdjęcie i wrzucić na media społecznościowe? Gdybym miał zgadywać, kto mógłby być najbardziej zakłamaną partią w tym temacie, to bym pomyślał, że na przykład SLD, ale nie, mój drogi, PSL. A dlaczego oni to zrobili? Bo oni mają rozum. I wiedzą doskonale, że ta cała historia, jeśli już komuś służy, no to właśnie PiS-owi. TVN nie po raz pierwszy okazuje się wiernym sługą Jarosława Kaczyńskiego. I teraz przed Platformą dość trudne zadanie będą musieli tłumaczyć, że oni wcale nie są przeciwko... Że oni wcale nie chcą świętemu. Tylko wręcz przeciwnie. Oni też go w sumie lubią. A tak, nawet drugi już odłam powie, ale jak ją lubimy? Zaraz, my go chyba jednak nie lubimy. I wewnętrznie się zaczną żreć. A PiS będzie tylko stał tak z boku i robił tak. No ale to jest polityka, w której jak widać nic już nie ma znaczenia. Tak jak w tamtej historii dramat chłopca nie miał żadnego znaczenia, tak w tej historii cała sprawa z papieżem, który walczył
wystarczająco albo niewystarczająco z pedofilią, też nie ma znaczenia. Ważne tylko, czy można na tym zarobić parę punktów w sondażach. Takie jest życie. Słuchaj, skoro już jesteśmy tacy nieśmieszni dzisiaj. Strasznie, dzisiaj jesteśmy ponurzy. To teraz coś, co cię na pewno rozbawi, bo nic cię tak nie rozbawi, jak wiadomość o 300 trupach. Nie no, ale tak serio. A tak serio, to historia jest taka, że Janina Ochojska zrobiła wystawę w Parlamencie Europejskim. Nie, wystawę pokazującą, że w Polsce dochodzi do ludobójstwa na uchodźcach, którzy przez granicę z Białorusią próbują ratować swoje życie, próbują przyjść do Polski. No i ta wystawa wystawą, a Janina Ochojska przy okazji powiedziała coś, co nawet jak na Janinę Ochojską powiedziałbym było nadzwyczajne i wymagało pewnej ekwilibrystyki. Otóż Janina Ochojska powiedziała, pozwól, że zacytuję. Wyzyonosici wziąć. Ofiar granicy polsko-białoruskiej jest wiele więcej. W tej chwili mówi się o 300 osobach, które zaginęły. A wiesz dlaczego? A zaginęły to nie zawsze umarły. No ona dalej mówi, że... Może są akurat w Gruzji. Otóż nie. Otóż Janina Ochojska powiedziała, że ciała tych migrantów zostały uprzątnięte przez leśników i pochowane w masowym grobie. W grobie, którego nie można znaleźć. I to jest fantastyczny pomysł na prowadzenie dyskusji. To zupełnie jak z polską akcją humanitarną. To znaczy? No, słyszałem, że tam 600 osób w ogóle zaginęło, ale nie ma dowodów, bo zostały te osoby zakopane. A, no tak. No właśnie to chciałem powiedzieć. Można w tej chwili oskarżyć każdego o wszystko. Jak ktoś powie, ej, dowody, dowody. No właśnie, dowody. Nie ma dowodów. Schowałeś. Bo on je Jakbyś nie schował, to by były. Więc nie dość, że jesteś winny zbrodni, to jeszcze jest winny ukrywania dowodów. Na przykład o Stanowskim bardzo wiele historii krąży. Wiecie, on ludzi morduje. Dlatego mam taki duży ogródek, bo muszę wszystkich gdzieś zakopywać. Tak. Już mam połowę działki przekopaną. No co, ty nigdy grobu nie kopałeś? Daj to. A, to śmieszne? Bardzo prawie? Śmieszne. Tak? Straż... Jakbyś tyle kopał co ja, to nie byłoby ci do śmiechu. Podobno Straż Graniczną zatrudniasz do tego, żeby ci przekopywało. Oni są doświadczeni i nie brzydzą się, to jest najważniejsze. Boże, o czym my gadamy, ludzie? Naprawdę, to jest straszne, bo tak naprawdę to pokazuje tylko jedno, że w tej chwili można powiedzieć absolutnie wszystko. My robimy sobie jaja, a są ludzie, którzy takie rzeczy, tak samo głupie jak my teraz, mówią zupełnie poważnie i też im za to płacą, nawet więcej niż nam. I to ostatnie jest najgorsze, że więcej. Teraz się naprawdę zdenerwowałem. Drogi Krzysztofie, zbliża się twoja bezsenna noc. Gala Oscarów się zbliża. Oj, już mam poduszeczkę przygotowaną, środki na scenę. Co się dzieje? No będą ich pokazywać, tych wszystkich różnych ludzi. Otóż w tej gali nie wystąpi Wołodymyr Zełenski. W zeszłym roku też nie wystąpił. Wołodymyr Zełenski uczestniczył wirtualnie w innych galach, Złote Lwy, Złote Globy, no wszystkie inne. Zresztą dostał niedawno Oscara. Sam jest zresztą aktorem, no więc on oczywiście w takich sytuacjach nawołuje do pomocy Ukrainie napadniętej przez Rosję. Wtrąciłem tylko, że dostał Oscara, bo w prezencie dostał. W prezencie dostał, tak. Od innego aktora, przepraszam. No i teraz nawet nie to, że Zełenski nie wystąpi, co oczywiście sprawiło ogromną radość w Rosjanom. Tam Rosjanie mają straszny ubaw. Haha, patrzcie, Amerykanie już mają dosyć Zełenskiego. Nieprawdopodobnie się cieszą z tego. Ale nawet nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest, najciekawsze w tym wszystkim jest uzasadnienie, dlaczego Amerykańska Akademia Filmowa nie pozwoliła wystąpić Zełenskiemu. No jak myślisz, dlaczego? 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 Prezydent Ukrainy akurat tam nie będzie mógł wystąpić. Może dlatego, że ma koszulkę jak ty. Uznali, że jest wyeksploatowany medialnie. Błagam cię, tam sami wyeksploatowani medialnie trafiają. No to prawda. That's what she said. Świeżaków nie biorą. Nie biorą. Ciebie i mnie niestety jeszcze nie. Słuchaj, otóż trzymaj się teraz czegoś, bo to jest wiadomość, która zwala z nóg. Wołodymyr Zełenski tam nie wystąpi, bo producent Oscarów, Will Packer, uznał, że ta wojna nie jest ważna, bo
bo to jest wojna białych ludzi. O. Biali zaatakowali białych. A tyle razy w historii były wojny czarnych ludzi i Oscary... Milczały na ten temat. Tak, milczały. Więc teraz dla równowagi i symetryzmu też powinny pomilczeć. Czyli nie będzie filmów hollywoodzkich o tej wojnie? Bo jest to wojna białych. Jest na to jeden sposób. Albo będą takie filmy, a nie dostaną Oscara. Jest na to moim zdaniem jeden sposób. Ukraińcy, tu wraca postulat, który się na początku wojny pojawił, powinni powiedzieć, że są grupą prześladowaną, są mniejszością. Seksualną? No najlepiej seksualną oczywiście. Wszyscy Ukraińcy powinni powiedzieć, że są gejami, a ponieważ płeć właściwie też jest kwestią i płeć i rasa są kwestiami umownymi, to właściwie wszyscy Ukraińcy powinni powiedzieć, że są czarnymi lesbijkami. I wtedy Hollywood idzie na ratunek? No w zasadzie musi. Cały świat idzie na ratunek. No, kobiecie nie pomożesz, czarnemu nie pomożesz, homoseksualiście nie pomożesz. No, masz trzy powody, żeby wspierać Ukrainę. Przecież to jest prezent dla Janusza Korwin-Mikkego. Dlaczego? Który mówił, że jest to wojna starych wartości, takich jak wojna, ze światem LGBT, z cywilizacją LGBT. Patrz. Więc miałby wtedy rację. Oczywiście. Tylko brakującym ogniwem jest deklaracja Ukraińców o tym, kim się czują sami. W momencie, gdyby zadeklarowali, że czują się rzeczywiście osobami homoseksualnymi, tak. No to Korwin miałby rację. Ukraina miałaby większe wsparcie. Oczywiście. A Hollywood miałby materiał na dużo filmów. To słuchajcie, wszyscy wygrywają. Banalnie prosta sprawa. Bracia Ukraińcy, naprawdę nie ociągajcie się. Powiedzcie wszyscy, że od teraz nie żółto-niebieska, tylko tęczowa flaga jest flagą waszą. I wystarczy deklaracja. Że nie to, że was zrobić. Zachęcamy. Nie. Wystarczy zadeklarować, nikt wam do łóżka nie będzie zaglądał. Broń Boże, we współczesnym świecie nie o to chodzi. Ważne, jak się czujecie, a właściwie jak mówicie, że się czujecie. Zgniły Zachód atakuje nas z każdej strony. Ale cieszę się, że na straży tego wszystkiego jest Jan Śpiewak. Wyobraź sobie siebie w takiej sytuacji. Jak poczułbyś się znieważony, gdybyś dostał w pracy czekoladkę? Ja jakoś nie poczułbym się znieważony. Ja bym był wstrząśnięty. Byłbym wstrząśnięty, że firma, w której pracuję, która zarabia duże pieniądze, kupiła mi czekoladkę. A że jedną tylko? Jedną. Chcę powiedzieć, że kanał sportowy nie kupił mi żadnej czekoladki. Kłamiesz. Jak wystarczyło przyjść w tłusty czwartek do pracy. Ja dawno nie byłem tak znieważony jak wtedy. Otóż wtedy kupiono mi pączka. Co za przypadek. Jednego. Tak. I pomyślałem sobie, kurczę, jakie to jest obrzydliwe. Znaczy nie, że pączek, tylko takie zachowanie. Pączek był dobry. Ale już ci tłumaczę. Nie, zacytuję ci... Właśnie jakoś odeszliśmy chyba od tematu. Zacytuję ci teraz tweet Jana Śpiewaka. Firma Trump dzisiaj rozdała swoim pracownikom w ramach uznania po jednym merci. Korporacje mają rekordowe zyski, a dla pracowników cukierki i paciorki. Upokarzanie pracowników to forma zarządzania w państwie semikolonialnym, jakim jest Polska po 34 latach rządów neoliberałów. No dobra, Jaś jak zwykle pojechał, ale właściwie no jest w prawdzie zdjęcie. W tym jest. No, jest zdjęcie. Czekoladek merci. Po jednej. Po jednej? No to słabo, nie? Co gorsza, wśród nich są marsepanowe. To już w ogóle... Nie, akurat to są najlepsze. Nie, no przestań. No proszę. Tylko dziwacy jedzą marsepanowe. Dziękuję marsepanowe... serdecznie. Jakbyście, proszę Państwa, jak Wy byście na przykład dostali merci... Marsepanowych się nie je. Poczekaj, uspokój się. I tam byłyby te marsepanowe. To je nadeślijcie na adres kanału sportowego. Ja je chętnie, naprawdę, ja wezmę to na siebie. Ja i tak jestem już dość obły, taki... zwalisty, więc ja chętnie to wezmę na siebie. Naprawdę je zjadasz? Marcypanowe? No. Wyłącznie. Ja myślałem, że to jest jakiś eksperyment społeczny z tymi marcypanowymi. No jak ale... widać się udał. Dobra, nieważne. No i słuchaj, no, szczerze. Szczerze. No jak firma taka ma zyski, tam w artykule można przeczytać, że... Dużo. To jedna z najlepszych w historii wyników. Hmm. No mają. No i kupują po jednej czekoladce. I pewnie jest tak, prezes kupuje sobie Bentleya. Tak. A pracownik dostaje czekoladkę. Czy jest jedno. To miłe? Nie. Niemiłe. Czy jest to neoliberalizm w państwie semikolonialnym? Tak. Otóż nie.
Jak to nie? Firma napisała, bo taki hejt na nią spadł, że musiała napisać sprostowanie, czy oświadczenie, czy jak to dalej w ogóle nazwać. I co się okazało? Że nie kupili czekoladek w ogóle i zjedli sami. Kupili, przyznali się do tego. Nie dość, że kupili czekoladki, to jeszcze kupili karteczki kudo, karteczki co? Uznania i podziękowania. Tam pracuje 1300 pracowników. I oni po prostu w ramach integracji wewnątrz firmy korporacje tak zostawili mają. Kosze pełne czekoladek pojedynczych, żeby pracownicy między sobą, jak któryś, któremuś w czymś pomoże, dali sobie nawzajem czekoladkę. Dziękuję ci bardzo za pomoc. I karteczkę. Nie wiem, marcepanowo to wiesz, tylko chyba szefowi. I karteczkę. Z podziękowaniem. Z podziękowaniem, z jakimś tam hasłem. Więc w sumie fajna akcja, bo co w niej jest złego? No, jakaś pani z działu HR ci pomogła, no to niesiesz jej czekoladkę, to bierzesz sobie z kuchni, mówisz dziękuję bardzo. Ona ci karteczkę daje, dajesz taką karteczkę. Ona ci oddaje marcepanową, ty już wiesz, że nie masz szans u niej. No nieważne. No w każdym razie normalna, fajna akcja. I ta firma napisała tak. Obok nich rozłożyliśmy w kuchniach symboliczne czekoladki. Były one jedynie elementem, dodatkowym narzędziem umilającym taki pozytywny przekaz. Nasi pracownicy błyskawicznie i z dużym entuzjazmem włączyli się do akcji. Niestety znalazły się osoby szukające sensacji, które zbudowały przekaz, jakoby firma w formie czekoladek gratyfikowała wysiłek pracowników, co jest oczywistym przekłamaniem i nadinterpretacją. Czekoladki były dodatkiem do akcji przekazywania słów docenienia między pracownikami. I ja chciałem pochwalić tą firmę. A ja na śpiewaka. Bo gdyby nie Jan Śpiewak, nie mielibyśmy cudownego materiału o tym, że jedna firma daje ludziom czekoladki. I karteczki kudo. Dzięki tobie dowiedziałem się, że istnieją takie karteczki. No spoko. I dzięki ci, Janek. A teraz, mój drogi, teraz historia, która tobą wstrząśnie. No już jestem wstrząśnięty, ale wytłumacz. Otóż uważaj, wszystkie media, bez względu na poglądy, pochyliły się nad tym, bo to jest, słuchaj, historia o tym, że rolnik szuka byka. I to jest naprawdę historia dramatyczna. Otóż. Ale to jest coś jak rolnik szuka żony, tylko że tym razem byka? Czy tylko, że tym razem w realu zupełnie. I to nie z powodów takich, nie, że jest samotny. Nie, to znaczy byk jest teraz chyba samotny, chociaż zaraz o byku. Otóż na terenie Nadleśnictwa Gdańsk, uważaj, grasuje byk. On wziął i uciekł. Uciekł z gospodarstwa. Zwierzę jest zdziczałe, bo pochodzi z otwartej hodowli. I teraz, słuchaj, następuje coś, czego ja nie do końca rozumiem. Otóż właściciel tego byka, pan Tadeusz Oczk, mówi, żeby mu pomóc. Ale on tak się nazywa? Oczk? Czy zabrakło ci jednej litery gdzieś tam? On się nazywa Tadeusz Oczk, bo moim zdaniem jest Kaszubem. Oni się tak nazywają. Myślałem, że Oczko, tylko... Że tam... Nie, on się nazywa Oczk. Ma jaś literówkę, okej. Okay, no. Nie, chyba się nazywa Oczk. To by pasowało. Oni się naprawdę tak nazywają. To są Kaszubi. Mówią trochę inaczej, jedzą śledzie i się nazywają Oczk. Nie, bo przypomniałem się, jak kiedyś Eliza Michalik na mój temat nagrała materiał i miała literówkę w moim nazwisku i przez cały materiał mówił o mnie Stynowski. I ani razu, znaczy nie przyszło jej do głowy, że chyba coś jest nie tak z tym nazwiskiem, że zgubiła jakąś literę i fantastycznie sobie radziła z tym słowem Stynowski i cały czas taki wypowiadała, no a po prostu a jej. Czyli to jest cudowna historia. Ja chciałem wam opowiedzieć o byku, a Stynowski oczywiście musi opowiedzieć o sobie. No. Też jestem bykiem. Dobra, brawo, dobra. Brawo. Otóż słuchaj, teraz historia jest poważna, bo ten byk wziął i uciekł i pan Tadeusz Oczk, właściciel poszukiwanego zwierzęcia, apeluje, żeby pomóc, żeby mu tego byka złapać, ale... Jednocześnie mówi, że uważajcie, bo ten byk jest groźny. A w każdym razie może być groźny, no bo jest zdziczały. I lepiej nie podchodzić. Lepiej nie podchodzić. Jak to załatwić? No bo raczej nikt nie pomoże, no. No jak to złapać byka nie podchodząc, to ja tego nie wiem. I teraz najbardziej mnie bawią, bo te portale różne, nawet całkiem poważne, jak tam Gazeta.pl, Gazeta.pl... Nie, no mega poważny portal. Gazeta.pl. No, ale dałeś poważny portal. Uważaj, Gazeta.pl w dziale podróże. Pisze o tym byku, jak słowo honoru. Może byk poszedł świadczyć usługi seksualne. Nie wiem, no, słuchaj, ale teraz Gazeta.pl widziała go gdzie indziej. Otóż uwaga, z informacji zamieszczonych w lokalnej prasie dowiadujemy się, że ostatnio widziano go, jak przekraczał ulicę Marszewską w Gdyni. Moim zdaniem on wyczaił jakąś sympatyczną jałówkę i po prostu
zwiedza. A może jest seks workerem, bo nie podłapałeś mojego wcześniejszego żartu. Że gazeta.pl poszła tym tropem, może trzeba go pochwalić. Może on po prostu wybrał optymalne dla siebie zajęcie. Może to nie jest byk prawdziwy, tylko taki jurny, rozpłodowy, wiesz, taki, że buchaj, taki fafarafa i został seks workerem. Ale czy to już jest koniec tej historii, że on uciekł już? No ale że go trzeba znaleźć, to jest prawdziwy koniec. Więc jeśli widzieliście gdzieś byka, to pod Gdańskiem. Dajcie znać, ale najlepiej nie nam, żebyście nie zawracali nam głowy. Bo... Może dajcie znać gazecie.pl, oni będą wiedzieli, co zrobić z bykiem. To się w ogóle nie wiąże. Ale... No właśnie, czego? Uwaga. Różne przejścia mieliśmy. Informacje o byku są nam równie niepotrzebne jak jednogroszówki. Aleś to zrobił, jedziesz. Słuchaj. Wąs, jak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili. Sytuacja... dramatyczna. Niebywała. Tak. Facet przegrał sprawę z policją i musiał zapłacić 750 zł. W związku z czym uznał, że zapłaci to w jednogroszówkach. Co znaczy, że... 750 zł w jednogroszówkach to jest, wiesz ile? Jednogroszówek? Powiedz mi, proszę. No to policz sobie. Nie chce mi się. 750 zł. Tak. 75 tysięcy jednogroszówek? Nie pytaj mnie, gdyż nie liczyłem tego. No w każdym razie dużo. 100. Dużo. 75 tysięcy jednogroszówek. Facet... Skąd on miał tyle jednogroszówek? Zbierał całe życie. Słuchaj, facet zrobił sobie na złość, bo musiał policzyć. Skąd on wziął tyle jednogroszówek? Hejże, no. Zrobił sobie na złość, kasjerce na złość i ludziom, którzy też chcieli coś załatwić w tym okienku. Wszystkim sobie zrobił na złość. Tylko nie policji. Bo policja jeszcze, wiesz, miała dodatkowe zadanie. Otóż kasjerka zadzwoniła po policję, żeby zabrać tego człowieka, który zarzucił jej całą kasę jednogroszówkami i ona nie wie, co z tym zrobić. Moim zdaniem raczej wagonem. No jest ta historia, jest wielopoziomowo popieprzona, bo facet przychodzi z legalnymi monetami, gdzie? Do instytucji publicznej. Do sądu. Do sądu. Tak. I chce zapłacić karę, jaką otrzymał. Chce być wreszcie człowiekiem, który nie ma nic na sumieniu. Chce się oczyścić. I nagle... Nie dość, że tej kary nie zapłacił, to jeszcze policja go zawija drugi raz. No ale bo jest złośliwą małpą. No dobra, jest złośliwą małpą, ale to gdzie można płacić legalnymi w Polsce pieniędzmi, jak nie w sądzie? W Biedronce. Dlaczego? Nie wiem, bo oni przyjmą na pewno jednogroszówkę. Nie wiem, czy przyjmą, ale sąd... 75 tysięcy sąd nie dość, że nie przyjął, to jeszcze wezwał policję. No jest to trochę dziwne. I facet ma teraz podwójnie przerypane. Oczywiście jeszcze dziwniejsze jest to, że te jednogroszówki w ogóle istnieją, bo nikt nie wie po co. Produkcja jednej jednogroszówki jest droższa niż jeden grosz. Ona zdaje się około 3 groszy. Tam więc to jest kosztuje. Bez sensu. Wyprodukowanie jednogroszówki kosztuje 3 grosze, czy tam ile. One się do niczego nie przydają. Jak ktoś ci wydaje grosika, to już myślisz, kurczę, co z tym zrobić? Przydają się, jak widać. No możesz tak. Zapłacić karę. Co by było, gdyby zlikwidować grosze w Polsce? Nie byłoby cen... Żeby taki... było minimum 10 groszy. Nie byłoby cen na przykład 9,99. No i dobrze, byłoby 9,90. To gorzej wygląda. Albo 10. Nie, no 10 to już w ogóle za drogo. Tak, to jest 9. Stop jednogroszówką. Bo jest... potem robią się konflikty. Tak? Społeczne. Społeczne. Poszedł facet do sądu, kolejka za nim wkurzona. On, umówmy się, też nie był szczęśliwy, że to musiał wcześniej wszystko policzyć. Ty, ale nie babka w kasie wkurzona. Ta historia jest fascynująca, ale moim zdaniem... Znaczy, my tutaj w ogóle poruszamy się, jak zwykle dziennikarze, po obrzeżach. Mhm. Tematem jest, skąd on wziął 75 tysięcy monet. Otóż, podobno był to taki klient, że jak na stacji benzynowej pani mówiła, czy można bez grosika, to on mówił, ni ch... Przepraszam, tak, po pierwsze się tak nie wyrażaj, po drugie to się nie da tak. Tankował 75 tysięcy razy i zawsze brał resztę. Bez grosika byłoby, zawsze mu wychodziło. No dobra, nie, to jest historia naprawdę niesłychana. Jakby ktoś wiedział, jakby ktoś znał tego faceta, który pewnie teraz siedzi w więzieniu za to. To nie dawajcie nam znać. Jak z bykiem. Jeśli znacie, zachowajcie to dla siebie. Mamy też dobrą historię z Olsztynka. Tam facet nie zbierał jednogroszówek. Miał inne hobby. I to jest historia, słuchajcie, no bo my tu się czasami naśmiewamy z ludzi. Nie. Tak, czasami to robimy. Tylko to z tych z Wrocławia. A właśnie, to poczekaj, to może najpierw z Wrocławia. Nie, masz fajną historię. Nie, dzisiaj nie o Wrocławiu. Szkoda. Historia z Olsztynka jest taka, że może my najpierw wam pokażemy,
bo to aż trudno opowiedzieć, a dopiero później opowiemy, co razem widzieliśmy. To jest historia, słuchajcie, którą z kamery miejskie w parku w Olsztynku zanotowały. Patrzcie, o. Paweł, no kurwa, jedziemy, dawaj manie, kto już się kameruje? Oto prawdziwy bohater, który wygrał walkę nocną z Toitojem. I widzisz, gdyby na przykład on był nie w Olsztynku, ale też na północy, w Białymstoku, to by nie wygrał, bo tam stoi też nieużywany, jeszcze nieśmigany ten kibelek, ale on jest murowany, to by go tak łatwo łbem nie przewrócił. To może dobrze, że on jest nieużywany, bo jeszcze by go przewracali, jakby był używany. Ale ta historia jest, przepraszam, ona każe zadać pytanie o naturę, ona jest wielowątkowa. O istotę natury ludzkiej. Znaczy, bo pozwolisz, że zadam to filozoficzne pytanie. What the fuck? Ja wiem, o co ci chodzi. Jesteś zdziwiony, dlaczego postanowił zaatakować ten kibel głową. Rzeczywiście jest to niecodzienna taktyka. Znaczy, najpierw próbował nogą, ale się nie dało. Tak. Ja uważam... Więc mu posunął dwa razy z bawoła. Co generalnie wydaje się dość absurdalnym sposobem na przewrócenie kibla. Znaczy, kto z was kiedyś głową zaatakował kibel? Ja nigdy. A chłopaki już się zgłaszają, że oni owszem. Oni już tacy jacyś niepewni, widzę. Ale słuchaj, on po prostu moim zdaniem przekalkulował sobie wszystko. Przekalkulował ryzyko ewentualnej kontuzji i uznał, że w jego przypadku głowa ma mniejsze znaczenie niż noga. Na nogach chodzi, nogi się zawsze przydadzą. Aha. A głowa to tam. Więc zaatakował w ten sposób. Gdyby nie to, że to sposób jest nieskuteczny, to na pewno lepszy, gdyż no, co może się stać mu, jak nie będzie no tak, głowa narząd nie, narząd nieużywany. Ty, ale właściwie jednak pozwolisz, że zadam to głupie pytanie. Po grzyba on przewracał ten kibel. Może pogrzyba, może ten grzyb był pod spodem. Nie, no ale serio, no przepraszam. Znacie może tego klienta, może wiecie. Gdybyście na przykład się dowiedzieli, dlaczego on przewracał ten kibel, to apelujemy do was o jedno. Nie dawajcie nam znać. Tak, my w ogóle nic nie chcemy od was dzisiaj. Dzisiaj zupełnie nic. I nawet nie chcemy już wam nic więcej chyba powiedzieć, tak? Tak, do widzenia. Dobranoc. Takich filmów jak ten przed chwilą nie znajdziecie na Campus Online. To jest niestety pewna wada. Ale znajdziecie tam dużo innych, dłuższych, bardziej ambitnych produkcji. A szczegóły oferty specjalnej dla widzów kanału sportowego w linku poniżej.